10 losowych widzów kontra 4 pory roku! Co może pójść nie tak? Dzisiaj dostaną całą godzinę na zbudowanie swojej własnej zimy, wiosny, lata, jesieni albo czegokolwiek innego, na co tylko wpadną, już się boję. Napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona pora roku i zostaw suba, a my lecimy z tym koksem! No dobra, w tym roku w jesień jest zdecydowanie za ciepło! Dlatego czas to zmienić i przenieść się do zimy, lata, wiosny albo czegokolwiek innego, co moi widzowie nazwą porą roku! To się źle skończę, ale mają godzinę, let's go! 3, 2, 1! Pozostało 60 minut do końca! A ja nie mogę doczekać się mojej wycieczki po wszystkich porach roku! Znaczy wszystkich, jakby w teorii jest ich 4, ale działek jest 10, więc boję się, że to skończy się źle. Ruszyła chyba pierwsza zima i druga zima, let's go! To dobrze, będzie zimno, pasuje. Są też o wiele bardziej tajemnicze pory roku, ale o tym dowiemy się później. Nie wiem, przeżyłem wiosnę, lato, jesień, zimę, ale nigdzie nie przeżyłem jeszcze wielkiego czerwonego krzyża na dole. O, domek to jest też dobry pomysł, bo jak będzie zimno na zewnątrz, to można wejść do środka, tam będzie ogrzewanie, będzie miło. A jak ktoś buduje lato, pamiętajcie proszę o klimatyzacji, okej? Zaczyna robić się bardzo zimno. Zimy na pustyni to ja jeszcze nie widziałem, proszę pana. Ale okej, i tam czasami spadnie śnieg. Nie no proszę, no nie no, temat to jest pory roku, a nie McDonald's. Zima i to żółte logo może oznaczać tylko jedno. Burger Drwala. Ty no, ja mam nadzieję, że nie zapomnisz o tym bardzo ważnym rekwizycie. No jakby kurde bele, McDonald's w zimę zobowiązuje, nie? Czy to jest szpital? Czy to jest naprawdę szpital? Dobra, to może być naprawdę wszystko. Z jednej strony w lato chyba dużo osób łamie sobie nogi, tak jak ty. Z drugiej strony w zimę można złamać sobie rękę na nartach. Czy jestem w tym szpitalu? Przepraszam bardzo. Nie no, to ja się chyba na zepsuty mózg leczę, ale to niezależnie od pory roku. Zagadki tej pory roku szybko nie rozwiążemy. Ale za to już wiem, że tutaj mamy wiosnę i to japońską wiosnę. Bo właśnie w Japonii w czasie wiosny kwitną wiśnie. Czyli te nowe drzewa, które są w Minecrafcie, ale ja jestem na starej wersji, więc tu ich jeszcze nie ma. Także wełna też się świetnie sprawdza. Co nie? Co to jest? Dzień dobry, czy to jest biom jesieniar? Totalnie trafiasz do mojego serca, ziomeczku. Brakuje jeszcze tylko kanapy, ciepłego koca, z ciepłych skarpetek, to jest ultra ważne. I dniowej kawy, pozdrawiam. I to jest prawdziwa jesień, a nie to, co teraz jest, no. Najlepsza książka na jesienny wieczór. Dzień dobry. Nie, to jest akurat najgorsza książka, nie polecam. Wow, w jakiej porze roku uprawia się pszenicę? Znaczy, to jest dobre pytanie, bo chyba o różnych, przepraszam, nie chciałem. O różnych porach roku się je sadzi, o różnych porach roku się je zbiera. Ale to może być chyba albo wiosna, albo lato, a te dynie to w ogóle mi wskazują na jesień, także czemu nikt nie zrobił jeszcze Halloween? Albo wielkiego przystrojonego miasta na święta, totalnie! Dobra, ale mamy za to lodowy zamek. A więc to chyba lato będzie, co nie? Ta, no bo co innego? Uwaga, uwaga, oficjalnie pierwsze 20 minut za nami! 1/3 czasu i powiem wam, że niektórzy wykorzystali go naprawdę dobrze. Nie wiem co prawda, co tutaj gościu kminie, ani tym bardziej co będzie tutaj. Ale wszystko zaczyna coraz bardziej przypominać swoje pory roku. I dowiedzieliśmy się, że połowa z tego to będzie zima. Nie no, więcej niż połowa, co jest? Bardzo lubicie zimę, co nie? Ale wiecie, że wtedy jest zimno, co nie? Nie no, tak jakby nie narzekam, nie to, że jestem otoczony z każdej strony zimą, fajnie! Ale pozwólcie, że więcej czasu spędzę w ciepełku, dobra? Trochę lata, gorąc, upał w jesieni, co? Chyba się zgubiłem, dzień dobry. Znaczy, ja wiem, że kilka dni temu u nas w październiku było po 30 stopni, rozumiem! Ale to tak ogólnie to chyba jeszcze nie jest powód, żeby robić zamki z piasku, co nie? Zaczynam się powoli gubić, w takim razie co? To może być środek lata na Antarktydzie? Jej! Boże, w sumie śniegu nie ma tu aż tak dużo, więc to mógłby być środek lata na Antarktydzie. Ale z drugiej strony mógłbym prosić, żebyście nie ryli mi bani aż tak bardzo. O, to będzie serio ładne. Praca pana tak XS-a. Ten złoty mi się od razu skojarzył z czymś podejrzanym, ale wygląda na to, że będzie bezpiecznie. To chyba nie będzie McDonald's, co nie? Mega fajny ten teren ci wyszedł, stary, oby tak dalej. Witam, witam i o zdrowie pytam, lecimy do szpitala. Mam nadzieję, że już się coś wyjaśniło, a więc tak. Są ule, jest trochę kwiatów. A do tego kwitnące żelazo króla żelazo. Żelaznego. W której porze roku kwitnie żelazo? Kiedy kwitnie żelazo? Tak, Google w Polsce, tak, to też jest dosyć ważne, rozumiem. No Google nie wie. Nie wiem, nawet ChatGPT nie wie, no. Halo, dzień dobry, bo ja naprawdę trochę się zgubiłem. Wygląda mi to na wiosenną alergię. O, czyli na wiosnę! Gitara! Człowiek całe życie czegoś się uczy. Teraz się nauczyłem tego, że żelazo kwitnie na wiosnę. To tak, to tłumaczyłoby też te pszczoły, chyba tak mi się wydaje, nie mam pojęcia. Kolejki górskie na wiosnę, to też chyba się zgadza. No, zresztą z tego, co widzę, wiedza autora jest mniej więcej podobna jak moja, także git. Ja tu jestem tylko do oglądania, niczego nie muszę wiedzieć. O, quiz geograficzny wrócił, dawno nie było. A więc tak, kolejna lekcja geografii przed nami. Póki co zawodnik numer 1, co to jest za flaga? Podpowiem, jest całkiem blisko nas, tak mi się wydaje. Oprócz tego w sumie jest tam zimno, jak widać na załączonym obrazku. Ty, chyba mieszka tam święty Mikołaj, jak dobrze kojarzę. Znaczy, to zależy od wersji, tak w sumie. Wow, dzień dobry. Przytulnie to wytłumaczę, nie powiem. O, i skrzydłuda. Całe życie byłem pewny, że to rośnie pod wodą, ale nie. Rośnie też figlo. Chwilę, chwilę, chwilę. Jak
ten czas tak szybko mija? Czy mi się coś mieli, czy pozostało do końca tylko 20 minut? Zgadza się, to już tylko 1/3 przed nami. A to, co powstało przez 40 minut, jest naprawdę imponujące. Mimo tego i tak z własnego doświadczenia wiem, że to właśnie to, co powstaje w ostatnich minutach, jest najlepsze. Wtedy ruszamy tyłki, bierzemy się na poważnie za robotę. No bo tak, pierwsze 20 minut to jest ogólne wymyślanie naszej budowli. Drugie 20 minut to można powiedzieć, że jest budowanie, wiecie, takiego głównego budynku, a ostatnie 20 minut to jest jego dekorowanie. A to właśnie dekoracje są najważniejsze, żeby nie zostawić jednego wielkiego kloca z lodu. Panie, kto to pan jest? Jotkuba M! Weź tu jakieś dekoracje pododawaj, no! Stary, to jest zamek, tu nie może być tak biednie! Ty to w ogóle tutaj powódź robisz, stary. Ja nie wiem, czy używanie pochodni w zamku z lodu to jest dobry pomysł. Nie, no jasne, czemu by nie? A co tam u naszej jesieniary? Cmentarz pod wilgotną księgą, że co? Nie, no chwilę, to miała być spokojna jesień, a jakieś cmentarze! Chociaż z drugiej strony to by się zgadzało, na cmentarze chodzi się w jesień, jeśli dobrze kojarzę, także... Niech będzie. Okropnie jesteście cmentarzem i w jesień budować. O, i co? Różowy goryl, ta! Do tego jeszcze dwie żaby, bo wszystkie pozostałe uciekły. Nie mam pytań. Czym bliżej końca, tym więcej pytań bez odpowiedzi pojawia się w mojej głowie. Wielka niebieska ściana z szyb na niebie? Jasne, czemu by nie? O nie, chwilę, to jest zorza polarna! Przepraszam, to jednak masa jest, ale koks! Podobno czasami z górnych części Polski też da się ją zobaczyć. Dajcie znać, czy kiedyś widzieliście w sumie. O, to nie było tylko logo McDonalda, to jest pełnoprawdy McDonald. No jasne, jasne, i to jest polska zima, jakby co, więc tym bardziej w środku powinny być burgery Drwala. Ale nie, jest sprzedający niedźwiedź polarny, co? Dobra, nie, ja dla swojego własnego bezpieczeństwa tutaj póki co nie wchodzę. Zrobimy to za 8 minut, okej? Okay? Wtedy będzie bezpieczniej. I dalsza część naszego quizu geograficznego tym razem! To jest proste, no musicie zgadnąć. I tu powinno być kółko, a nie kwadrat, ale easy peasy. Czujecie już ten świąteczny klimat? Bo mi powoli zaczyna coraz bardziej odbijać. Chwilę wcześniej też bym powiedział, że to jest zima, ale okazuje się, że nie, nic bardziej mylnego. Pora roku kotków. No przecież, no bo jak mógłbym nie zauważyć, no? Kto by to inny mógł być, jak nie mądry kot? Tak, tak sobie wyobrażałem porę roku kotów. Znaczy, wyobrażałem, nie, nie, nie. Tak po prostu wygląda pora roku kotów. Wy ich żadne tam wyobrażałem, bo to jest normalna pora roku przecież, co nie? Piękna taka kotowa, puszysta. Pora roku, na którą wszyscy zasługujemy. Przepraszam, czy te drzewa są sera? Bo jak tak, to mi się w sumie jeszcze bardziej podoba. Ale jak to minuta do końca? Halo! Kiedy to wszystko minęło? Dawajcie, dawajcie, ostatnie szczegóły, ostatnie bloki. Bo za chwilę już nie będzie co zbierać, no. Burgery Drwala, mam nadzieję, że już się grzeją. A mieli jest, zapalaj lampki na choince, let's go! W ogóle koks patent na prezenty, co nie? Jeszcze lepszy patent na odliczanie! 3, 2, 1, koniec czasu, koniec budowania! A więc co my tutaj mamy? Pierwszą porą roku, którą odwiedzimy jest... Trochę lata, gorąc upał w jesieni. Ja naprawdę się gubię i dostałem jeszcze receptę. Nie no, jak taka ciepła jesień, to nie potrzebuję recepty. Jest git o dorsze, ale w takich warunkach to niezbyt miłych. A więc jest to ciepła jesień. Na jesień wskazywałyby dynie i Halloween i to tyle. O, ten domek naprawdę jest ozdobiony na Halloween. Dzień dobry, no kurde, bele, ładnie! Znaczy, był ozdobiony na Halloween, był. Wszystko inne tutaj wskazuje na 100% lato. Zamki z piasku, jasne, czemu by nie? Leżakowanie jeszcze lepiej. Nie wiem jak wy, ja też na plaży siedzę w październiku i w listopadzie. To może trochę oziębijmy klimat. Tuk XS oraz jego. Żelazny jak tam Life Smurfa, co? Dobra góra, nie? Jest to bardzo ładny klif, na szczycie którego, znaczy klif, nie wiem co to, ważne, że do góry jest iglo. Iglo jest super, kto nie lubi iglo, tym bardziej, jeśli jest to iglo iceberfika. Mam nadzieję, że nie ma tam różowej piwnicy, co nie? O, wow, smurf! Zawsze wiedziałem, że mieszka w jakiejś piwnicy, ale nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Mam nadzieję, że przynajmniej ma tam ciepło, a te prezenty są dla mnie. Jocie, smurf mi dał prezent, go! Pusty, dziękuję. I tak właśnie wygląda pora roku zimowa. Czego jeszcze nie było? Wiosny jeszcze nie było. Dzięki Błażejskiemu wiemy, że żelazo kwitnie w wiosnę, a więc to również jest wiosna. Apteka jest tu też nie bez powodu, ponieważ właśnie w wiosnę można mieć alergię na wiosnę. Podobają mi się leki, które sprzedają w tej aptece, by porządne. Ty, możemy się też przejechać wiosennym rollercoasterem, let's go. Proszę je puścić, lecimy, nie śpimy. Piękny ten rollercoaster, nie powiem. Stacja Żelazowice. Barba, jak to wiosnę bywa, zaczynamy siać chyba. No, ja też nie wiem w sumie. Jak już przyjdziesz, to pewnie urośnie, więc jakby lato. No, to jest taka późna wiosna, by początek lata. Ale okazuje się, że prawdziwego lata to my nie mamy w ogóle. Za to mamy porę roku kotową. Nie no, ja naprawdę nie wiem, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć. No bo po prostu koty, no. Guziczek, lubię klikać guziczki. Jak jest na nosie kota, to w ogóle jeszcze lepiej. Na pewno nic niebezpiecznego nie zrobi ten guziczek, co nie? Wysadziłeś koty w kosmos, stary. Takie rzeczy nie powinny dziać się w kotowej porze roku. Wracamy do zimna, koty nie lubią zimna. Ale Jeremiasz 3 już tak. Nawet bluzę nosi. Ja powiedziałbym, że nawet kurtki byś potrzebował, stary. A więc tak, witam państwa w Finlandii. Dużo śniegu, wie
wielkie iglaśnik spadający z nieba, wszystko się zgadza. Może tym razem w piwnicy tego igla nie mieszka żaden youtuber? W ogóle nie ma piwnicy, czy ja mogę tu zamieszkać? Stary, jeśli już youtuberzy mieszkają w piwnicach iglo, to ja może bym chętnie przyjął. To będzie moja nowa baza, pozdrawiam. Ładna taka, nie za zimna. A jeszcze ładniejsza, to ja będę miał stąd widoczki, oła. Własny dom nie chcę zabić, no. Najlepszą rzeczą, którą można zrobić w środku zimy, jest zamknięcie się w domu i czytanie książki. Dlatego też nie dziwię się kolejnej porze roku. Możemy zacząć już w jesień, a czemu by nie? Popatrzeć sobie na piękne jesienne widoczki, pochusztać się na romantycznych jesiennych ławeczkach i co najważniejsze, odwiedzić cmentarz. Trochę puste, ale może nikt tu nie umiera, to w sumie dobrze. Tylko Halloween do pełni szczęścia brakuje, a może to jest Halloween, stary, to ten cmentarz to w sumie niekoniecznie, to musi być tamto, jak myślę, to nie musi być wszystkich świętych, to może być Halloween. Nie ma tu grobów, bo wszystkie duchy wyszły, to miałoby sens, o nie, uciekam stąd. Amil jest też jakby doskonale do tego przygotowana, ubrana, jak tylko ciepło się da. To nie jest zły plan, ale akurat w tym domku to musisz mieć ciepło, co nie? Dzień dobry, o kurde Belen, no oczywiście, że masz tutaj ciepło. Świeczki, ogniska, psy. Nie wiem, czy w ogóle da się cieplej. Duże okna to źle, przez to będzie zimno przechodzić. Ale domek naprawdę niczego sobie, aż chciałoby się w nim zamieszkać, ale bardziej to ja bym chciał te prezenty. Dzień dobry, czy to dla mnie, czy to dla mnie? O, o, najlepszy prezent ever. Mam nadzieję, że się uda, więc zostawcie suba właśnie teraz. Wesołych świąt, dzięki, jest październik. Nie no, słuchajcie, ten prezent musi się spełnić, nie ma innej opcji. Do 24 grudnia wbijamy 500 000. A jak nie, to Amir jest zakłada multikonta i mi to dobija, bo dała mi to w prezencie, więc musi teraz załatwić. Powodzenia! W sumie dostałem taki prezent, więc od teraz to nie mój problem. Amil jest jakby powodzonka, nie? A ja bym trochę cieplej chciał do poduszki 1-3-5. Znaczy, mam nadzieję, że to taka poduszka zimna z dwóch stron. Japońskie zo, 5 zł. Skąd ja ci mam wyczasnąć 5 zł? Z mojego domku? Dobra, może tu jest jakieś 5 zł. O, wszedłem na jakąś 100, nie było odbezpieczne. Czemu ja? Czemu ja to zrobię? Nieważne. Bardzo miły domek, potwierdzam. Dobra, wyczesnąłem te 5 zł z kieszeni, masz tu. Okej, już schody mi otworzysz, że o, drabinka jest, dziękuję. Witam, witam i o zdrowie pytam. Japońskie zo. Weź mi odsłoń to. Co to jest za wybieg? Brazylijska szaba ninja, to japońska czy brazylijska? Różowe goryle też żyją w Japonii, wiadomo. I śpią w jeszcze piękniejszych różowych łóżkach. Ty, w ogóle spoko patent na zrobienie goryla z głową smoka, kurde bele. Zapamiętam, zapamiętam. Tego maka też już zapamiętałem, w końcu to jest pierwszy mak w historii tej serii. W ogóle nigdy więcej wcześniej tego nie było. Dobra, ale jest to pierwszy zamarznięty mak. Oby mieli burger drwala, oprócz papug latających w środku, że co? Menu, żelki, dorsze. Jakie dorsze sprzedajesz? Nie można dorsze sprzedawać, co ty tu w ogóle, nie wolno? Co tu w ogóle papugi robią? Co tu robi niedźwiedź polarny? Jeszcze bardziej podejrzana drabinka schodząca w dół. Tak, to jest świetny pomysł zejść na dół. Oj, oczywiście, że tak, surowy dorsz. To jest dokładnie ten, który sprzedają w tym McDonaldzie. Słyszałem jedno wielkie bum bum. Dobra, było się bez ofiar, wybuchło na dole. A przed nami ostatnia pora roku tego odcinka, czyli Jotkuba M i jego kraina lodu. Tak jak powiedziałem, sprawa jest prosta. W końcu ktoś zbudował lato, co nie? Była zima, była jesień, była wiosna. No to do kolekcji mamy też lato. No i świetnie się składa. Czemu tu jest jeszcze więcej kotów? Myślałem, że biom kotowy był obok. Ale w sumie nie, to jest zamek króla kotów i on jest połączony z krainą kotów. To ma sens. Piękny letni zameczek, w którym aż się chce spędzać letnie wieczory. Nie no, bez jaj, chciałbym spędzać lato w zamku z lodu, no. Może moje marzenia się w końcu spełnią. Jeśli ten zamek wytrzymuje ogień i nie topi się mimo wszystko, to jest bezpiecznie. Można stosować go podczas lata. A do lata to wy też musicie wybrać zwycięzcę tego odcinka. Macie wszystkie 10 pór roku i dajcie znać w komentarzach, która według was była najlepsza. Oby widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Widzisz ten po prawej? Sprawdzaliśmy tam, jak powinien wyglądać Minecraft za 10 lat. I wyszło, ciekawie. Zresztą obczaj to sam, dobranoc!